Służby odpowiednie, a więc tutaj i ministerstwo i odpowiednie służby miały wystarczające narzędzia i wydaje mi się, że obecnie mają, żeby te prześwietlać sytuację majątkową i znajdować w tym po prostu, odnajdywać tych, którzy są, którzy przeprowadzają jakieś nieuprawnione działania korupcyjne. Ja boję się, że to wszystko idzie w tym kierunku, że tak jakby służby miały za mało tych donosicieli. No i nagle stwierdziły, no, że może lepiej by rozszerzyć to grono, bo teraz to widać wszystko, że jest oparte na korupcji, na przekrętach, a my tej wiedzy nie mamy i to też nam chodzi na to, że coraz bardziej też wydaje mi się, że powiązanie z taką tą zmianą w systemie prawnym coraz bardziej potrzebują tych, nawet tych twardych dowodów. A to może na sam koniec, to powiem w ten sposób. Raczej problem jest w tym, że były takie przepisy, które by nawet pozwalały tym podmiotom, które stosują niewłaściwe praktyki, zwłaszcza na rynku kapitałowym, żeby te instytucje nadzorujące były, nie były bezradne. Po pierwsze, żeby mogły mieć narzędzia, a z drugiej strony, żeby się okazywało, że jednak żeby się okazywało, że w starciu z dużymi grupami kapitałowymi mają szansę w ogóle cokolwiek udowodnić. To tak właśnie rozsumowując, tam dwa ryzyka. Pierwsze, wprowadzenie protestantyzmu, bo głównie kraje protestanckie mają takie właśnie rozbudowane systemy kontroli społecznej. Ale tutaj tylko będę rozumiał, na kursach MBA, na początku jak były, nagle się zmienia kraje właśnie tym duchem myślenia podchodzą, te kraje postkatolickie i postprotestanckie, na początku były potężne konflikty. Na czym one polegały? Że po prostu ci Włosi, Hiszpanie, tam Portugalczycy, Latynosi to pokazywali na tamtych, którzy wstawali, podnosili rękę i mówili, że tamten to ściąga. To mówili, no kapusie, no po prostu nie da się żyć. Ale okazuje się, że można wprowadzić rozwiązania, które nagle spowodują, że tych konfliktów nie ma. No w przypadku uczelni to prowadzono coś takiego, że można było mieć wszystkie notatki, tylko bardzo trzeba było wiedzieć, żeby w tempie egzamin skończyć. Tak samo jest i wszędzie. Ale na miłość boską, przecież to nie idzie tak daleko. Ale za chwilę to ryzyko protestantyzmu, a równoważnie, bo to jest skazanie, bo macierzyszka służy ministrowi Kamińskiemu narzucanie protestantyzmu. Ja wręcz bym nie skasowanie nie rozumiem, bo wtedy... No tak. Ale no, może to dobry pomysł, żeby wyjawić wszystkie materiały IPN-u, no to i wtedy trudno się nie zgodzić z Jerzym Bielewiczem, bo jakby te środki, które proponuje dzisiaj minister Kamiński i minister Wąsik, proponują, no, wydają się przynajmniej tak na pierwszy rzut oka być adekwatne do tego, co się naprawdę działo przez te 8 lat. No nie oszukujmy się, to naprawdę była kolokwialnie rzecz ujmując masakra, jeśli chodzi szczególnie o spółki Skarbu Państwa, ale również na styku tego partnerstwa publiczno-prywatnego, którego było niewiele, ale jak już było, no to wyglądało to dramatycznie źle. No ja bym poszedł szybko dalej, póki nie zostałem zagłuszony. Bardzo proszę, bardzo proszę. Jerzy Bielek. Bardzo, bardzo mocne stanowiska. No to nie idzie tak głęboko, to nie sięga obywateli. Absolutnie to dotyczy świata korporacyjnego, świata przedsiębiorstw państwowych, kontrolowanych przez państwo, komunalnych i właśnie styku przedsiębiorczości, prywatnych przedsiębiorstw ze światem polityki. Wydaje mi się, że to jest bardzo celne. Ja zresztą przez lata byłem szefem Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek. No i nie byłbym sobą, gdybym nie był za przejrzystością, transparentnością życia publicznego. Ta ustawa zbiega się na przykład z informacją. Piotr Naimski mówi, że upubliczniona zostanie umowa między PGNiG a rosyjską stroną. Umowa gazowa, ten dzieło Pawlaka. Więc ja bym był wręcz... Są zapisy w tej ustawie, które mówią, że nie obowiązują. Nie będzie obowiązywało tajemnica w
przypadku umów ze stroną publiczną. Więc no, biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z przeszłości, te zapisy tej ustawy są bardzo trafione. Pytanie, a jednocześnie powiedziałbym o duchu ustawy. No przecież ja wręcz czuję właśnie ten strach rodem z PRL-u, że tutaj zaraz tutaj na policję przyjdzie. To z kolei nie jest tak. A poza tym sygnalista Snowden, sygnalista Kamala. Więc jeżeli chodzi o umowę gazową, to jesteśmy bardzo, mam nadzieję, że się zgodzimy, że należy ją ujawnić. Ciekawe, czy nie będą nam jakieś konsekwencje, które groziły ze strony Gazpromu. Tak, trzeba ujawnić raporty NIK-u, który jest na temat negocjacji. I to też apelujemy, bo na razie znamy tylko kawałki. To a propos tych dwóch kawałków, które gdzieś tam sobie leżą i bardzo mocno, jeżeli ktoś nas słucha, mamy nadzieję, że bardzo dużo słuchają, osób, tak, słuchają. Trzeba ujawnić. Pani premier słucha. Trzeba ujawnić raport NIK-u i umowę gazową. Zgadzamy się z tym. Druga rzecz jest taka, że może podsumować i tak te wątpliwości rozgrzać, rozwijmy. Więc nie mamy problemu z tym, że tam, gdzie jest państwo, czy tam, gdzie są publiczne pieniądze, czy spółki kontrolowane, czy zamówienia do sektora prywatnego, no to rzeczywiście ta kontrola musi być, bo inaczej ten system jest taki właśnie korumpujący, tak jak to wcześniej było mówiono przez 8 ostatnich lat i tak dalej. Natomiast też pamiętajmy, że państwo polskie jest utrzymywane nie dlatego tylko, że są spółki Skarbu Państwa, ale mamy całą umowę przedsiębiorstw, którzy się po prostu codziennie zajmują pieczeniem chleba nie tylko i z tego się tworzy PKB, więc jakby też nie wymyślajmy, znaczy gdybym zaprotestował, jeżeli to dotyka oświadczy majątkowych przedsiębiorców, którzy po prostu mają piekarnię na przykład. I co zarobię? Jeśli wracamy do tego PRL-u, to w jaki sposób tam został i ja zostałem przywołany, no to ja przyznam się szczerze, no nie widzę żadnych przeskrótów, żeby rzeczywiście w akta IPN-u po prostu umieścić w internecie. A, to też apelujemy. W internecie, bo to nawet chodzi o to, żeby była taka przestroga dla tych przyszłych, ewentualnych kolaborantów, żeby po prostu takich rzeczy nie robili. Mi się wydaje, że też nawet mimo, że to jest już po czasie, myśmy ale... Myśmy się nie doczekali czasów, że akta sygnalistów będą publikowane w internecie, bo to też... Ja myślę, że mamy takie czasy, gdzie już istnieje opinia społeczna, wolne media, po tej dekoncentracji oczywiście. I każda taka sytuacja w cudzysłowie przewału gospodarczego i sygnalisty będzie indywidualnie oceniana. Rządy pieniądza. Wracamy do rządów pieniądza. Cezary Mechierz Bielewicz, Marcin Ruszkowski w studiu. Trochę dyskutowaliśmy, a nawet długo o tych sygnalistach. Czy ktoś z panów jeszcze chciałby coś dołożyć? Cezary Mech, zdaje się, wszedłem panu w słowo, postawiłem kropkę w połowie komentarza. Tak, chodziło mi o obawy, które mają przedsiębiorcy, no i zresztą wszyscy ludzie, którzy muszą jednak jawnie ukazywać publicznie, jaki mają majątek, że boją się, że mogą być ofiarami przestępstw na nich dzieciach, porwań i tak dalej, więc myślę, że te obawy by bardzo zostały zredukowane, gdybyśmy byli bardziej skuteczni jednak w walce jednak z tymi różnymi gangami, jak i też złodziejami, przestępcami. No dobrze, to w takim razie zamykamy temat sygnalistów i nowego projektu ministra koordynatora pana Mariusza Kamińskiego i ministra Wąsika. Panowie, na stronach resortu finansów opublikowano wczoraj projekt nowej ordynacji podatkowej. Jak czytamy w jego uzasadnieniu, zastąpi ona poprzednią ordynację z 1997 roku, a więc relatywnie wiekową. I nie jest to kolejna nowelizacja, ale zupełnie nowy akt prawny, którego celem jest przebudowa ogólnego prawa podatkowego, a ja szczerze mówiąc powiem, że urzekły mnie zapisy dotyczące
odbudowy relacji między klientem, petentem, a urzędnikami skarbowymi, że no, przysługuje nam prawo do tego, żebyśmy byli traktowani z szacunkiem, że będziemy mieli prawo do, no tak ogólnie, do takiego ludzkiego traktowania, że no, czy będziemy mieli, to może będzie podejrzenie, dopiero będzie uczczenie dopiero przez podatnika. Tak, o to tak. No i że generalnie też powstanie taka instytucja mediatora, że jak będziemy mieli jakiś problem, się nie będziemy zgadzali z tym, bo mamy prawo się nie zgadzać z urzędem, będziemy mieli prawo nie zgadzać się z urzędem i wtedy możemy nam, no, zrobić jak najszybciej, no, jak najszybciej. Fantastycznie. A bo ta ordynacja podatkowa rzeczywiście jest... Okazuje się, przepraszam, że jesteśmy ludźmi, że podatnicy są ludźmi. Niesamowite. To może ktoś konstytucję przeczytał z Ministerstwa Finansów. Możliwe. Bo tam, bo tam są takie rzeczy napisane. A, widzimy. Ja czytałem, zanim to było modne. No dobrze. Ta ordynacja podatkowa rzeczywiście jest wygodna, natomiast generalnie podatki w Polsce w ciągu roku, co prawda nie dla wszystkich osób, ale zmieniają się dziesiątki, jeżeli nie setki razy. Nie przy okazji, panie Marcinie, bo my tu mamy taki nieoficjalny Fight Club, założyliśmy tak jest. Kolejny apel, obniżamy podatki, panie premierze Mateuszu Morawiecki, prosimy o podatki, upraszczamy, obniżamy. Upraszczamy, zajmujmy się VAT-em, CIT-em i tak, bardzo prosimy, żeby o własne, fajnie, że padły nazwy. Jerzy Mielewicz. Fajnie, pan się wpisuje do tego, zapisuje się pan do naszego klubu, czy nie? No, czy pan można się nie wypisać, to jest takie hasło, które, miejmy nadzieję, samo się spełni. Czekam, jak pan premier się zapisze. Ja myślę, że to zależy od tempa wzrostu PKB, od kondycji gospodarki. Rzeczywiście takie obniżenie podatków będzie miało miejsce, jeśli w takim tempie będziemy się rozwijać, jak obecnie, a może i szybciej. Pan Cezary Mech? Natomiast wracając jeszcze, bo dlaczego to jest taka czapa w sumie. Wydaje mi się, że dopiero jak przejdziemy do tych rozwiązań szczegółowych, poszczególnych podatkach, to będziemy wiedzieli, gdzie nasz system podatkowy idzie. A ja jako obywatel, nie specjalista od podatków, bo w tym gąszczu są specjaliści, prawda? No tak, lepiej być specjalistą. Ja bym wszystkiego wszystko poczekał na komisję VAT-owską, która by pokazała mechanizmy, jak to właściwie było z tym stykiem państwa legislacji z prywatnymi przedsiębiorcami, którzy zajmowali się karuzelami. To nie była funkcja usługi dla następnej, więc system trzeba trochę zmienić. Na ten system to już tam się chyba trochę pouszczelnia, odnoszę wrażenie, nawet bardzo. Sądzę, że tak, no ale jednak główną rolę grało w tym chyba poza wymiarem sprawiedliwości, brakiem kar i obniżeniem progu tych kar na jeden Ministerstwo Finansów. I teraz chyba jako obywatel chciałbym, żeby ta komisja zaczęła działać i żebym był pewien, że w Ministerstwie Finansów i w Skarbówce pracują osoby, które nie miały nic do czynienia z lukami podatkowymi, jak to ładnie się nazywa. Nie chciałbym z tym prorokiem, ale gdyby tak oczyścić, to mogłoby się okazać, że tam niewiele osób pracuje w tych urzędach. No to jest źle w takim razie. A to taka moja rama, może wtedy złośliwość. Nie złośliwość, ale złośliwość. Cezary Mechonowy, ordynacji podatkowej, bardzo proszę. No, pierwsze to jest takie, no, że komisja miała termin i to takie niepokojące, że tak można powiedzieć, w ostatnim dniu to zrealizowała. No, należy pamiętać o tym, że to dopiero początek jest, ponieważ teraz w ogóle wszelkiego typu uzgodnienia są społeczne i też resortowe. Ja już sobie wyobrażam po prostu krzyk w Ministerstwie Finansów, jak tam zobaczyła po prostu, co po niektóre zapisy. Więc a propos tego, no, tam jednak wydaje się, że została polepszona, patrząc z punktu widzenia, no, tego podatnika, no, ta relacja między tymi służbami a podatnikiem. Przy czym, żeby jasno się, jak przeglądałem
tą konstytucję, tą nową, no to zauważyłem, że tak naprawdę to prawie każda ta zmiana to jest albo aktualizująca, albo porządkowa, tam merytoryczna. Tą konstytucję podatkową, czyli ordynację. Tak, tą ordynację. Tak. Więc przy czym przyznam się szczerze, zostałem tak niemile zaskoczony, ponieważ teraz jednak mówimy cały czas o tych nadużyciach podatkowych. Tutaj mój przedmówca mówił o VAT-owskich, tak? Ale przecież mamy olbrzymie pole dotyczące cen transferowych. Tam miejscach tylko spotkałem dotyczącej kwestii ceny rynkowej. Więc ja przyznam się szczerze, jeśli my mówimy o pewnego typu transferach, można powiedzieć, które są na szkodę kraju goszczącego, które są w dziesiątkach miliardów, no to ja tak naprawdę zauważam, że jeśli chodzi o taki pozytywny wkład, no to nie widzę jego. Możliwe, że mam takie trochę przegięcie, takie spojrzenie z punktu widzenia interesów ministra finansów, ale w tym momencie to nie widzę po prostu wkładu. To z czego wynika, że raczej komisja starała się scalić, inaczej troszkę napisać tą ordynację od nowa, ale takiego kluczowego elementu, na który bym spojrzał, no, patrząc powiedzmy na te problemy, które istnieją i które tak naprawdę demoralizują wszystkich, no, łącznie z tym jednak tymi instytucjami, koncernami zagranicznymi, które mają spółki w Polsce, no to przyznam się szczerze, tutaj wkładu nie widzę. Warto jeszcze dodać, że ta komisja oboma rękami pod... Tak, to warto dodać, że ta komisja zaczęła działać jeszcze w rządzie Gopa. Minister Szałamacha, pierwszy minister finansów rządu PiS-u, utrzymał tę komisję w takim składzie, jak ona zaczęła funkcjonować. Minister Mateusz Morawiecki, drugi minister finansów, również się utrzymał. Ta komisja zakończyła swoją pracę i oto jest ten człowiek. Podsumowując i tak rozmawiając, mądrość etapu pierwszego jest taka, że trzeba doszczelnić ten system tam, gdzie można, w ramach tego, co jest. I są te komisje i rzeczywiście te wpływy z podatków wzrosły głównie z VAT-u, jak widzimy. Natomiast system podatkowy w Polsce nie jest doskonały, nazwijmy go delikatnie, bo to, co powiedział tutaj pan Cezary Mech bardzo słusznie, cenach transferowych, to ja się skupię się przez chwilę na podatku CIT, który jest podatkiem dobrowolnym dla bardzo dużej części podmiotów, które mają swoje spółki matki za granicą i od Polski prowadzą działalność charytatywną. Tutaj są dwa podejścia. Albo dajemy im odznaczenia za to, że prowadzą działalność charytatywną, albo za to, że płacą te podatki. Pan prezes Komorowski uznał, że trzeba, żeby dawać i taki jeden chyba z niewielu, jedna z niewielu sieci handlowych z takim robaczkiem dostała prezes i dostała wysokie odznaczenie państwowe. Czyli ale to chyba minister spraw zagranicznych dostał. No tak się nie jest w protokół, że ten prezydent nadaje, a fizycznie się przez... Więc minister Sikorski. Tak, no i zamierzali, że minister Sikorski. Ale do czego ta dyktatura prowadzi? Znaczy drugi etap, druga mądrość etapu, czy drugi etap mądrości powinien być taki, że teraz zastanawiamy się, które podatki są efektywne, które są nieefektywne. Wiele stawek VAT-u, wysoka stawka VAT-u powoduje to, że cały czas gonimy króliczka, którego trudno złapać. Te karuzele VAT-owskie, no przypomnijmy, no, pojawiły się w Polsce z momentem wejścia do Unii Europejskiej. No, bo na granicach eksport i import jest ze stawką zerową. I to jest przestrzeń do tego, żeby te karuzele powstawały, więc musimy zastanowić się, gdzie i które podatki stają się nieefektywne. I w tym kierunku, żeby teraz zastanowić się, oczywiście myśmy sobie tam nie śmiali się z tego, że może teraz podatnicy nie będą od razu przestępcami wezwą Urzędu Skarbowego. Tam była taka konstytucja dla biznesu w zeszłym roku w Rzeszowie, czy Państwo pamiętacie. I tam te właśnie takie też były, że jest domniemanie niewinności i tak dalej. Rozumiem, że te rzeczy teraz są implementowane. To bardzo dobrze, jest to przełomowe, że niektóre rzeczy z tych elementów widzieli. Ale
ale teraz jest taki moment, że przez kilkadziesiąt lat w Polsce te rzeczy się zginęły z przestrzeni publicznej. Jak te podatki sprawić, żeby były tańsze w obsłudze i uniemożliwić ich żeby one były nieunikalne i nie były takie sytuacje, jak mówiliśmy o cenach transferowych i o dobrowolnych podatkach takich jak na przykład CIT. Jerzy Bielewicz. Tylko sprostowanie. Nie sądziłem, że ja stanę kiedykolwiek w obronie Unii Europejskiej, ale... A jednak. Ale... To się zapisuje. Będziemy mieli świadectwo. Ale nie. Nie wiązałbym karuzeli VAT-owskich i eksportu VAT-owskiego z wejściem do Unii Europejskiej. Te wyłudzenia akurat są tylko z tym związane. Data, kiedy to... Zerowe stawki. Kiedy te przewały, że tak powiem, wybuchły, to był bodajże 2008 rok, kiedy sąd zmienił, kiedy zmieniono prawo i kary za tego typu przestępstwa rozwiązano wszelkiego rodzaju jednostki, które miały zajmować się przestępczością gospodarczą, a uchwalono prawo przy udziale sądu, które obniżało kary. Wtedy, kiedy złodziej czuje się bezkarny, no to kradnie właśnie. Ja co do daty, to się... To 2008 rok, tak, długo po wejściu tak, do Unii Europejskiej. Tak. Z 2008 rokiem bym się zgodził. Jeszcze jedno słowo. Kraje, które dawały radę z luką VAT-owską. Są kraje, które nie dawały radę. No właśnie, a propos dawania sobie rady roku 2008, to ja z kolei odnoszę wrażenie, jeśli się mogę włączyć jako prowadzący polemikę, a trochę się zajmowałem karuzelami, to odnoszę wrażenie, że ten 2008 rok, nie prowadziłem tych karuzel, opisywałem je. Odnoszę wrażenie, że w tym 2008 roku to do nas nastąpiła w Polsce taka wielka migracja karuzelników z Wielkiej Brytanii, bo tam akurat w 2008 roku ówczesny premier uszczelniano taki, powiedział totalną wojnę, zrobił coś takiego, jak dzisiaj robi Mateusz Morawiecki. Uszczelnił system, wprowadził przepisy, wprowadził system centralny monitorowania. Za niskie straty udokumentowane, a u nich były wyższe, dlatego nawet komisja tam tak naprawdę działała na naszą niekorzyść. A zgadzamy się to do tego, no bo jednak elementem tych karuzeli jest eksport i import. Ale to może, jeśli mogłem się włączyć a propos tej Unii Europejskiej, no jest rzeczą naturalną, nawet gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej, to jest rzeczą naturalną to, że gdybyśmy eksportowali to towar, to byśmy VAT zwracali. Przecież cała debata obecnie prowadzona przez Senat Stanów Zjednoczonych między innymi polega na tym, jak wprowadzić taki pseudo-VAT w Stanach Zjednoczonych. A więc tak naprawdę towary importowane, żeby były objęte podatkiem takim, powiedzmy, tym dochodem CIT, poprzez taki, że nie można je włączyć do kosztów uzyskania przychodu, tak? A więc to nie jest związane z tym, że my żeśmy weszli do Unii Europejskiej. Ja jestem bardzo krytyczny, jeśli chodzi o funkcjonowanie Unii Europejskiej, ale tego bym nie wiązał. I też powiem szczerze, też jest bardzo dziwne, że nawet jeśli mówimy o tych dowolnych podatkach, no, tych CIT-owskich, to Unia Europejska coś chce robić. Ja mówię, że, powiem tak, no, jest masę bałaganu, masę opóźnień, ale coś chce robić. Mówi o jednolitym podstawie opodatkowania. Mówi jednak o tym. Zaś problemem Polski jest, polega na tym, że my jesteśmy jedną z głównych chyba ofiar Unii Europejskiej, a my tak naprawdę to co? Czekamy na, w końcu na jakąś dyrektywę lepszą Unii Europejskiej, żeby zacząć działać i dlatego też jestem pełen krytycyzmu do wyników pracy. A ja z kolei poszedł. Tylko chciałem nadmienić na marginesie, że po panu to w końcu Cezary Mech też stanął w obronie. A ja jeszcze chcę pójść dalej i tutaj... Ale pod względem merytorycznym dotyczącym oczywiście, podatków. A jednak. Włączyć pana premiera Mateusza Morawieckiego. On wczoraj powiedział bardzo fajne rzeczy o patriotyzmie gospodarczym. Tak. I o właśnie...
właśnie tej takiej... Powiedział dokładnie, że słowo polski rząd broni w Brukseli zasad wolnego rynku. Zdaniem Mateusza Morawieckiego silna gospodarka i patriotyzm gospodarczy to również silne instytucje, w tym instytucje podatkowe. A ja dodam jeszcze, że później w następnym zdaniu albo w kolejnym zdaniu mówił o takiej wojnie legislacyjnej, że państwo broni swoich interesów poprzez legislację i poprzez działania w ramach Unii Europejskiej. I rzeczywiście my w tej legislacyjnej wojnie między członkami Unii Europejskiej przegrywaliśmy kolejne starcia. Bo to pytanie, czy podejmowaliśmy, czy podejmowaliśmy, jak podejmowaliśmy, no chociaż te media, które tak nam ciążą, tutaj siedzimy w mediach, gdzie można wszystko powiedzieć, ale jednak są takie, gdzie ta informacja jest powielana tajnym kosztem i nie działają w zgodzie z interesem naszym narodowym czy gospodarczym, więc to jest chyba najbardziej drastyczny przykład, 90% w rękach kapitału niemieckiego lokalnych mediów. Rzecz niespotykana nigdzie na świecie. To się przekłada na gospodarkę. Powinniśmy właśnie ten patriotyzm gospodarczy łączyć z naszymi działaniami w Parlamencie Europejskim, w komisjach Unii Europejskiej. To dobry kierunek. Marcin Roszkowski, do czego to doszło? Polski rząd broni w Brukseli zasad wolnego rynku. Mikrofony, do których mówimy, na nich jest napisane Made in Germany. Jest, to prawda. To tak, obawiam się, że w polskie fabryki, które produkowały mikrofony, już dawno nie istnieją. No właśnie. Była taka warszawska firma. Możemy tutaj nawiązać do tego, co teraz się dzieje w Unii Europejskiej a propos pracowników delegowanych, w ogóle tego całego systemu, bo to też z podatkami ma wpływ, znaczy ma jest powiązane. Wchodząc do Unii Europejskiej, zgodziliśmy się na pewne ograniczenie naszej suwerenności w różnych przestrzeniach. Otwarcie rynku weszły tutaj różne podmioty zagraniczne. Część tych podmiotów, o których wspomnieliśmy wcześniej, to właśnie są te same, które na przykład prowadzą tutaj działalność charytatywną. Jednym z elementów tego dealu, za to, że otwieramy rynek, że dajemy taki impuls inwestycyjny dla innych podmiotów, tutaj było m.in. to, że utrzymani są pracownicy delegowani w takiej formule, że są preferencyjnie de facto traktowani. I właśnie ten element w tym momencie zmienia się. Akurat w transporcie jest to dosyć istotne, bo jesteśmy w bardzo dobrym położeniu geograficznym. Mamy bardzo dużo firm transportowych, które w całej Europie sobie świetnie do tej pory reguły. I teraz mamy część, pewien element tego dealu początkowego, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, jest podważany, bo nagle pracownicy będą podlegali pod lokalne regulacje krajów, do których zostali oddelegowani. I to się dzieje teraz w Unii Europejskiej. A równocześnie mówimy o tym, że na przykład o tym CIT-ie, który jest dobrowolny dla części podmiotów zagranicznych, no to jest właśnie też konsekwencja, i to nawet nie chodzi o to, czy jesteśmy za i przeciw, bo teraz wyszło, że jestem taki bardzo sceptyczny do Unii, ale no tak mówmy, mamy dwóch entuzjastów, jednego eurosceptyka. Oczywiście, nie, szanowni państwo, do transportu, absolutnie, bo to jest strategiczny moment w naszej historii gospodarczej i ten transport ma niezwykle ważne znaczenie, biorąc pod uwagę gospodarkę cyfrową, jedwabny szlak, który ma przechodzić przez Polskę, ta lądowa odnoga, dlatego że podniesienie kosztów transportu
polskich firm transportowych nagle zmienia na zgrzycie kalkulacje. Może się mniej opłacić dystrybucja na całą Europę z Polski, co jest jakby naturalnym geopolitycznym miejscem do tego niż przedtem. Więc ma to kolosalne znaczenie transport drogowy tutaj. I tym akcentem kończymy dzisiejsze Rządy Pieniądza. Szanowni Państwo, dziś w naszym studiu gośćmi byli Cezary Mech, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jerzy Bielewicz, bardzo dziękuję. Dziękuję. Mariusz Roszkowski, wielkie dzięki. Marcin, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I Wojciech Surmacz, kłaniam się do usłyszenia. Powtórka programu Kościół Polskiego Radia 24. Pani poseł Elżbieta Kruk, członek Rady Mediów Narodowych, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Witam Państwa, witam Panią Redaktor. Pani poseł, dzisiejsze gazety mówią o możliwości rekonstrukcji z rządu. Pani premier Beata Szydło potwierdza, że będzie informowała o tych zmianach. Właśnie, będzie rekonstrukcja i jeżeli tak, to kiedy? Skoro pani premier potwierdza, to znaczy, że będzie i z tego, co słyszymy, będzie za kilkanaście dni informacja w tej sprawie, no to myślę, że będzie ta rekonstrukcja. A czy wiadomo, bo ja już są nawet po przekreślaniu ministrowi, kto odejdzie, kto zostanie? No tak, Giełda już jest, tak, prawda, w różnych mediach różnie się wskazuje ministrów, ale poczekajmy na te kilkanaście dni. Zapowiedziała pani premier, że za kilkanaście dni przedstawi tę rekonstrukcję. Nigdy bajmy, a ja chciałam zapytać o właśnie o Radę Mediów Narodowych, a właściwie o działalność, ponieważ o najbliższe decyzje, ponieważ dzisiejsze media, a mówiąc ściśle, nasz dziennik pisze, kontrola w Polska Press, prezes UOKiK-u zarządził kontrolę koncentracji mediów w dwóch siedzibach Polska Press w Warszawie i w Lublinie. Czego dotyczy ta kontrola i dlaczego akurat teraz, a nie przed laty, jak pani pracuje? No to szkoda, że nie przed laty i myślę, że warto wrócić zresztą do 2013 roku, bo tamta decyzja o UOKiK-u nam pokazuje pewną ważną kwestię. Że... Proszę powiedzieć, jaka decyzja, bo pani jest posłanką z Lublina, a przecież w Lublinie właśnie... Tak, ale ta decyzja nie dotyczyła tylko i wyłącznie Lublina. Tam była taka jedna, tylko szczątkowa. Tam była i w 2013 roku bardzo istotną decyzję podjął UOKiK. Przejęcia przez Polska Press mediów regionalnych. To był kapitał brytyjski, który posiadał te media regionalne, to było około 40% tych tytułów. I UOKiK wydał zgodę wówczas na zakup tych mediów, co oznaczało, że Polska Press osiągnęła to, co dzisiaj mamy, czyli 90-kilka% prasy regionalnej w Polsce. A Polska to jest niemiecki kapitał. No właśnie, to jest niemiecki kapitał, co istotne, więc prasa regionalna w Polsce jest w rękach niemieckich. I to niestety wskutek decyzji UOKiK-u. I dlaczego to mówię, że jest istotne? Bo w całej tej dyskusji często zapominamy o dekoncentracji mediów, o tych planowanych zmianach ustawowych. Zapominamy, że to nie tylko prawo o tym decyduje, ale także sposób myślenia rządzących i organów, które podejmują na rynkach medialnych decyzje. Była to bardzo szkodliwa decyzja, ona tam była warunkowa, ona tam jest w tej chwili kontrolowane. Czy tam pewne warunki zostały spełnione przez Polska Press. Jeśli chodzi o Lublin konkretnie, to tam były dwa tytuły, rzeczywiście 100% rynku. Jeden z tych tytułów miał być sprzedany. Ja wiem, że on został sprzedany. Czy tam jakieś szczegółowe warunki zostały spełnione, to jeszcze zobaczymy. Ale także to jest trochę spóźniona kwestia. Dobrze, że jest, ale też wiem, że to jest jakby działanie szerzej zakrojone przez UOKiK, bo badane są jeszcze inne różne mechanizmy występujące na rynkach medialnych, bo na przykład kwestia reklamy na rynku mediów elektronicznych. I teraz właśnie, czy jest szansa na to, żeby unieważnić tę decyzję z 2013 roku, pani zdaniem? Ja nie wiem, czy jest szansa i nie wiem, czy jest takie myślenie dzisiejsze w UOKiK-u. Ja mam nadzieję, ale my mieliśmy posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu na temat dekoncentracji mediów. Kiedy?
to było kilka miesięcy temu, znaczy to już było dwa jedno chyba, nie wiem, czy trzy miesiące temu, jedno wcześniej, to chyba na tym wcześniejszym, czyli koniec tamtego roku. I pytaliśmy wówczas przedstawicieli UOKiK-u o tę decyzję z 2013 roku. No i z przykrością wszyscy dowiedzieliśmy się, że tak wówczas przedstawiciele UOKiK-u nie widzieli w niej nic jakby zdrożnego. Tam była taka kwestia, że potraktowano ten rynek regionalny jako część całego rynku w Polsce. I w związku z tym uznano, że nie ma tej dominacji, tak? Że nie ma monopolu, raczej niż dominacji. No a wielu ekspertów, ja też tak uważam, uznało, że powinien być ten rynek mediów regionalnych uznany jako odrębny, prawda? No i wtedy mamy 95%, czyli mamy zupełny monopol kapitału niemieckiego na rynku. To co się takiego zmieniło, że UOKiK teraz nie tak zdecydował się wszcząć kontroli? Ja myślę, że trochę zostało to przemyślone, może i debata publiczna. Z tego co wiem, to jakieś też skargi były na dominującą rolę tych domów medialnych TVN-u i Polsatu, jeśli chodzi o reklamę, bo tutaj pamiętajmy, że kwestia dominacji to nie tylko zasięg, prawda, czy słuchalność, czy oglądalność, ale to jest również przychody z reklamy. Zapominamy też w ogóle, mówiąc o kwestii dominacji kapitału zagranicznego na rynkach medialnych w Polsce, zapominamy, że to jest również drenowanie pieniędzy z tych rynków, bo to jest przecież reklama, to są miliardy złotych wytransferowywane znowu z Polski w kolejny sposób. I tam zdaje się, że jakieś były skargi, że możemy mieć do czynienia z dominującą rolą właśnie tych domów medialnych TVN i Polsatu, czyli że one przekraczają 40% dochodu z reklamy. To jest dozwolone w prawie polskim, więc nawet jeśli taką sytuację mamy, no to pokazuje, że nasze prawo jest źle skonstruowane, bo to jest dozwolone, ale może na przykład stwierdzić, jeśli istnieje ta dominacja, wszcząć postępowanie UOKiK i stwierdzić, że no to ma jakieś konsekwencje negatywne. Tak? Jak rozmawiam z czytelnikami, z słuchaczami Polskiego Radia i czytelnikami naszych gazet, to słyszę, że również pytają pytanie, czy jest szansa na to, żeby drukarnie nie były tylko i wyłącznie w obcy, żeby nie był tam obcy kapitał, bo okazuje się, że również z problem z drukarniami. Znaczy, bo właśnie znowu są dwie dominujące i tutaj też jest kontrola UOKiK-u, czyli to jest takich kilka kilka problemów na rynku badanych, no bo tutaj jest znowu ta dominująca, jedną z tych dominujących, no jedna jest ta Gory, to jest rynek polski, ale druga z tych dominujących to jest właśnie Polska Press, czyli nie dość, że 90% tytułów w prasie regionalnej. No pamiętajmy, że tutaj temu towarzyszą portale internetowe. To jeszcze największa drukarnia. No i nie można też zapominać o mediach elektronicznych, bo przecież tak samo, prawda? No tak, no tak. Pani poseł, od kilku tygodni trwa dyskusja, którą zapoczątkował prezes TVP Jacek Kurski, dotyczących badań oglądalności. Chodzi o pracownię Nielsen i również szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pan Witold Kołodziejski, mówił, podobnie jak prezes Kurski, że jest możliwość taka, żeby te badania prowadziła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Czy jest w ogóle taka szansa, żeby coś takiego się ziściło? To znaczy oczywiście nawet nie tylko szansa, bo tak naprawdę to takie obowiązki ma wpisane też Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do ustawy, czyli jest nie tylko uprawniona, ale tak naprawdę zobowiązana w jakiś sposób ustawą do organizowania tego typu badań, finansowania tego typu badań. I takie prace i przymiarki, wiem, w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w porozumieniu z Głównym Urzędem Statystycznym trwają. A dlaczego Główny Urząd Statystyczny? Właśnie do tego, żeby dobry panel badawczy zbudować. Jest merytorycznie i oprzyrządowany jest odpowiednio. Ale tutaj też trzeba zaznaczyć, że tutaj podobnie mamy znowu kolejny kuriozum, bo tak jak ten
że układ kapitałowy na rynkach medialnych w Polsce, czyli ta dominacja na wielu z nich kapitału zagranicznego, no jest takim kuriozem. To nie występuje taka sytuacja w krajach suwerennych. No tak też nie ma, tak, żeby tą oglądalność badał jeden podmiot i to zagraniczny. Tak? Wszyscy mają swoje podmioty. To jest bardzo istotna sprawa, bo to oczywiście podstawowa kwestia to decyduje to o kasie, czyli o dochodach z reklamy. No ale to też jest bardzo istotne dla podejmowania wielu różnych innych decyzji, rzetelność tych badań. Pan prezes Jacek Kurski podważał rzetelność badań Nielsena od dawna. Zdaje się, że to tam jakieś uzasadnienie ma, no bo jeśli tam on kiedyś pytał Nielsena o to, żeby uzyskać kody i dostał odmowę, firma nie przekazała tych kodów pocztowych, chodzi o kody pocztowe, zasłaniając się niby obroną danych osobowych, no co to jest kompletną bzdurą, bo pod jednym kodem przecież pocztowym mieszka, potrafi być kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi mieszkać. A chodziło o to, czy to jest równomiernie w Polsce rozłożone, czy też istnieje takie podejrzenie, że badania prowadzone są głównie w dużych miastach, a więc bardzo zakłócają ten obraz. Także jest to pożądane, wiem, że rozmawia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z Głównym Urzędem Statystycznym w tej sprawie. Opracowuje już taki plan budowy panelu i wprowadzenia tych naszych narodowych badań. A czy mamy tutaj do czynienia obecnie z systemem naczyń połączonych? No bo jeżeli mamy pracownię, która wskazuje, stosuje te przedziały, że grupy wiekowe, że najwięcej się płaci za grupę 16-49. Z drugiej strony mamy... Nie wiedzieć dlaczego. Właśnie nie wiedzieć dlaczego, przecież społeczeństwo już w jakiś sposób, powiedzmy, na świecie się starzeje, to nie jest żadna tajemnica, aż w Stanach w ogóle już nie ma tych ograniczeń wiekowych, tylko się bada od 16 w górę, prawda? I teraz, czy to nie jest... produktów reklamowanych przecież w mediach jest skierowanych na te osoby starsze, na choćby te medykamenty na przykład, tak, bardzo chętnie w Polsce i zbyt szeroko chyba reklamowane. Zaraz o to zapytam właśnie, bo to jest kwestia właśnie też właściwie niedozwolonej reklamy, można by powiedzieć, ale jeszcze skończmy ten temat. Czy to nie jest system naczyń połączonych? Bo skoro pracownia wskazuje na taki wiek, mamy dwa domy mediowe, teraz to się wyłamała, teraz telewizja publiczna z tego troszeczkę, bo stara się i słusznie, bo to też pytanie, dlaczego telewizja tak długo nie walczyła o swoje? Dlaczego tylko były te dwa dominujące domy, czyli TVN i Polsat? No tych pytań jest dużo, no bo skąd się Nielsen wziął? No to też wynika z decyzji telewizji publicznej. Telewizja publiczna się na to zgodziła, odeszła od badań OPOP-u, który wcześniej te badania. A kiedy to było? No to było za prezesury pana Juliusza Brauna. Jakoś tak kilka lat temu to się zdarzyło. I tych pytań jest wiele. No to jakoś tak dużo działań i decyzji było podejmowanych przez poprzednie zarządy telewizji publicznej, no decyzji też poprzednich rządów, zmierzających do osłabienia mediów publicznych. To jest w ogóle coś kuriozalnego i niebywałego, tak? Bo ci, którzy odpowiadali za to, żeby te media budować jak najsilniejsze, bo one mają służyć społeczeństwu, prawda? A jeszcze w tej specyficznej sytuacji rynku, która znajduje się na polskim rynku, czyli obecności tak szerokiej kapitału zagranicznego, to trzeba było odchuchać i dmuchać i rozwijać media publiczne. Tak się nie działa, no ale to są pytania. No tak funkcjonowała trzecia RP, prawda? Zwijanie państwa obserwowaliśmy również na polu mediów publicznych. Czy teraz jest duża szansa, żeby to odmienić? To już wiadomo, ale zwróciła pani poseł uwagę na bardzo istotną rzecz. Właśnie niedozwolona reklama. Jaka jest są możliwości ograniczenia tej niedozwolonej reklamy, w cudzysłowie niedozwolonej, no bo to jest wszystko w imię prawa się robi. Na przykład właśnie medykamenty, maleńkimi literkami dopisane, że skonsultuj się z lekarzem. No to jest jakaś sytuacja i to znowu powtórzę kolejny raz, że ona też jest dosyć specyficzna i charakterystyczna dla polskiego rynku. To tak nie ma. No nie ma tak czy w Niemczech, czy we Francji, że aż takiej skali tam nie ma reklamy tych farmaceutyków czy medykamentów, jak to nazwać, bo to też nie jestem specjalistą w tym
zakresie. Mam nadzieję, że zadzwam to w sposób właściwy, więc jest coś w tym niewłaściwego. My planujemy badanie, badamy to i planujemy ewentualnie zastanowić się, czy tutaj nie są wskazane jakieś rozwiązania ustawowe, no ale to musimy odsunąć na plan dalszy. Najpierw troszkę zablokowane przez sytuację polityczną, niestety, przez weta prezydenta te reformy, które wydawało się, że już będziemy realizować teraz, czyli mówię o tej dekoncentracji mediów przede wszystkim. Więc to wszystko nam podsuwało się troszeczkę w czasie, ale do tego dojdziemy, bo jest to kwestia ważna do zbadania i do ewentualnego uregulowania ustawowego. Poruszyła Pani bardzo istotną kwestię, Pani Poseł, właśnie ustaw dotyczących sądownictwa. Czy myślicie, że te wasze projekty przejdą, że prezydent nie podpisze? Mieliśmy już kilka spotkań. No jest kilka spotkań, są dalej kontynuowane rozmowy. Z tego, co słyszymy, one są dobre i tam w zasadzie w znacznej części już zostało te różnice zdań uzgodnione. Ja mam nadzieję, ja tak wierzę, no bo jeśli nie, no to nie będzie tej reformy, tak? Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość nie zdecyduje się na wprowadzenie reform, które tak naprawdę wielkich zmian nie przyniosą, a odpowiedzialność jakby za wprowadzenie w błąd społeczeństwa chyba przyjmie na siebie Prawo i Sprawiedliwość, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie, bo jednak to jest kwestia tak istotna, no i przecież zapowiadana, obiecana przez prezydenta również w jego własnej kampanii wyborczej. A kiedy to się można spodziewać? Myśli pani poseł, że to będzie kwestia tygodni, miesięcy? Ja myślę, że to jest kwestia tygodni, że się już dowiemy, jak to będzie. Mam nadzieję, że jak najszybciej, no bo tak jak mówię, no, to zablokowało też pracę dotyczące innych bardzo istotnych i potrzebujących pilnego wprowadzenia w życie reform, no choćby tak, o której mówimy, czyli tych medialnych rozwiązań. No właśnie, dekoncentracja mediów. Odłożona na razie, ale czytaliśmy w różnych tytułach, że nie zgodzimy się, że milion osób zostanie wyprowadzonych na ulicę, że przedstawiciele mediów, dziennikarze, którzy pracują w mediach, na przykład właśnie niemieckich, mówią, że się nie zgodzą na przepisy i nowe, które będą ograniczały. Właśnie, czy obawiacie się tego typu protestów? Znaczy, one są oczywiście możliwe, no szczególnie, że to nie pierwszy raz, z przykrością należy stwierdzić, że to jest takie ustawianie się po stronie nie polskiej, tak, tylko w bronieniu interesów obcych części polityków opozycyjnych. No to jest coś niebywałego, to co obserwujemy. To nie tylko dotyczy tego tematu, tak? Bardzo często widzimy to ustawianie się po niepolskiej stronie, to teraz ta dyskusja zresztą o wolnych niedzielach, tak naprawdę dotycząca, też mało się tego mówi przy tej okazji, że też dotyczy potężnych interesów, przede wszystkim, tak? Potężnych interesów korporacji międzynarodowych, tych wielkich hipermarketów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa moim gościem była posłanka Elżbieta Kruk. Powtórka programu. To Polskie Radio 24. Zbliża się piąta. Na antenie Radia Maryja z panem Andrzejem Jaworskim, członkiem Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwość. Także czas na najważniejsze informacje. Stowarzyszenia przed mikrofonem Robert Kawka. Będą zmiany w rządzie, zadeklarowała premier Beata Szydło. Szefowa rządu powiedziała w TVN24, że w ciągu kilkunastu dni poinformuje o zmianach w Radzie Ministrów. Premier Beata Szydło zamiar rekonstrukcji rządu potwierdziła w wypowiedzi dla TVP Info. Podjęłam decyzję, ta decyzja w ciągu kilkunastu dni będzie ogłoszona. Premier, zapowiadając zmiany, mówiła, że chce w ten sposób uciąć wszelkie spekulacje. Te zmiany nastąpią, ja o tym powiem, to jest oczywiście wszystko będzie uzgodnione, także chcę Państwa tylko zapewnić, że rząd pracuje i bardzo bym prosiła, żebyśmy nie spekulowali, tylko wstrzymali się z różnymi komentarzami przez te kilkanaście dni. Nikt z nas nie jest przypisany do stanowiska, komentował na antenie Polskiego Radia Mariusz Błaszczak. Mówił o tym
premier Kaczyński w kampanii wyborczej, tego się trzymamy. I druga taka teza, którą premier Szydło formułowała wielokrotnie o zmianach w rządzie, nie mówimy, zmiany przeprowadzamy. 16 listopada miną 2 lata od powołania rządu Beaty Szydło. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Są zarzuty w sprawie styczniowego wypadku, w którym pod Toruniem uczestniczyła kolumna aut rządowych z Antonimem Macierewiczem. Do poznańskiej prokuratury, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, został wezwany Grzegorz G. z oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej w Warszawie. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Ranna została w nim jedna osoba. Śledczy postawili zarzut kierowcy w oparciu o opinię biegłego sądowego do spraw badań i rekonstrukcji wypadków drogowych. Grzegorz G. nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Po wyjściu z przesłuchania nie chciał też rozmawiać z dziennikarzami. W styczniowym wypadku uczestniczyły 2 pojazdy żandarmerii wojskowej. W jednym jechał minister Macierewicz, w drugim 3 żandarmów. Tym autem kierował właśnie podejrzany Grzegorz G. Miał jechać zbyt szybko, nie wyhamować przed światłami i uderzyć w auto przewożące ministra obrony narodowej. Powstał efekt domina. PMW z ministrem Macierewiczem uderzone przez auto żandarmów. Po chwili wjechało w 2 inne pojazdy, a te w kilka kolejnych. Akt oskarżenia w tej sprawie ma trafić do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie. Magda Konieczna, Radio Poznań. Konrad K., nożownik ze Stalowej Woli, otrzymał status więźnia szczególnie niebezpiecznego. Zdecydowała o tym Komisja Penitencjarna, która nadała mu taki status z uwagi na powagę zarzutów i charakter przestępstwa, którego miał się dopuścić. Od teraz mężczyzna przebywa w specjalnej celi monitorowanej przez 24 godziny na dobę, informuje Anna Czajczyk, rzeczniczka Okręgowej Służby Więziennej. Cela, w której wszystkie sprzęty, czyli łóżko, stół, taboret są na stałe przytwierdzone do podłoża. Osadzony taki nie może korzystać z własnej odzieży. Po terenie zakładu porusza się w takim charakterystycznym czerwonym uniformie. Ruch takiego osadzonego po terenie jednostki ograniczony jest do minimum. Odbywa się pod wzmocnionym dozorem. 27-letni Konrad K. w piątek zaatakował nożami klientów galerii handlowej w Stalowej Woli. Jedna z jego ofiar, 50-letnia kobieta, w wyniku obrażeń zmarła. 8 innych osób zostało rannych. Mężczyznę ujęli klienci galerii i przekazali policji. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzy dziś jedną ze skarg prezydent stolicy na kary grzywny, nałożone na nią przez komisję weryfikacyjną. Hanna Gronkiewicz-Walc ma do zapłacenia łącznie 40 tysięcy złotych. Skargę sąd rozpatrzy na posiedzeniu niejawnym o 8.30. O szczegółach Jolanta Tułkowska. Hanna Gronkiewicz-Walc nie zgadza się z karami grzywny, jakie nakłada na nią komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji warszawskiej. W myśl ustawy o komisji za nieusprawiedliwione niestawiennictwo przed gremium grozi kara grzywny do 3000 zł. Hanna Gronkiewicz-Walc na każdej z rozpraw była karana maksymalną stawką. Na rozprawie odwoławczej w sprawie Chmielnej 70 została ukarana grzywną w wysokości 10 tysięcy złotych za ponowne niestawienie się w sprawie dotyczącej reprywatyzacji tej nieruchomości. Dzisiejsze posiedzenie niejawne odbędzie się w trybie uproszczonym i będzie dotyczyć kary grzywny, którą komisja weryfikacyjna nałożyła na Hannę Gronkiewicz-Walc 29 czerwca. Jolanta Truchowska, Polskie Radio. I na koniec czas na prognozy pogody. W dzień będzie zachmurzenie duże, początkowo na południu większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu na Pomorzu i Kujawach o natężeniu umiarkowanym. Na Suwalszczyźnie przejściowo możliwe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura od 4 stopni na Suwalszczyźnie przez około 12 w centrum do 16 lokalnie na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty zwłaszcza na wybrzeżu i w górach. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po 5. Powtórka programu. Rozmowa Polskiego Radia 24. Minister Maciej Wąsik. Dzień dobry, witam serdecznie. Zastępca szefa koordynatora służb specjalnych. Mają służby specjalne coś do roboty w tej chwili? Nie tylko w tej chwili, ale generalnie ciężko pracują i... Owocem tego jest projekt ustawy o jawności życia publicznego. Nie, to nie służby specjalne przygotowały tę ustawę. Ta ustawa powstała w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Patronował jej Mariusz Kamiński. Ja także brałem udział aktywny w pracach tej ustawy. Pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego. Została zapowiedziana ta ustawa już w styczniu przez panią premier Beatę Szydło na konferencji podsumowującej zeszły rok i realizujemy nasze obietnice. Wprowadzamy
do obiegu publicznego projekt ustawy o jawności życia publicznego, która de facto jest taką nową ustawą antykorupcyjną. Jest potrzebna? Jest potrzebna, bo jawność życia publicznego jest elementem, który sprzyja zwalczaniu zjawiska korupcji, która sprawia, że pieniądze publiczne są wydawane lepiej. Każdy, kto ma do wydania pieniądze publiczne, będzie musiał się dwa razy zastanowić, bo jego wydatek w zasadzie każdy będzie mógł być oceniony przez opinię publiczną. No, ale zawsze taka osoba, która ma dużo pieniędzy do wydania, może się zasłaniać chociażby tym, że dostała od rodziców. Ja mówię o troszeczkę innym zjawisku. To nie chodzi mi o majątki polityków, ale chodzi mi o osoby, które dysponują groszem publicznym, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w spółkach, czy samorządowych, czy spółkach Skarbu Państwa. Tam są ogromne kontrakty i my będziemy dążyć do tego, tą ustawą, żeby opinia publiczna widziała, w jaki sposób instytucje publiczne wydają pieniądze i do tego, żeby CBA mogło analizować sobie regularnie ustawy, przepraszam, umowy spółek Skarbu Państwa. CBA będzie regularnie zasilany w tą wiedzę. Każdy menadżer w spółce będzie musiał mieć taką świadomość, że CBA spojrzy na każdą umowę, którą on podpisze. Taka permanentna inwigilacja. Nie, to nie właśnie nie permanentna inwigilacja, ale permanentna jawność. I ta jawność sprzyja racjonalizacji wydatków publicznych. Poprzez? Poprzez to, że każdy, kto będzie chciał wydać jakąś kwotę na określone zamówienie, będzie musiał mieć świadomość, że opinia publiczna dowie się o takiej umowie, o takim kontrakcie i będzie mogła je ocenić. Ludzie wiedzą, co ile kosztuje i później się dziwią, że akurat gmina czy inna spółka zamówiła taką usługę za trzykrotną wartość ceny rynkowej. Tak jest i będą mogli sobie zapytać się wójta, starosty, burmistrza czy nawet ministra, dlaczego taki wydatek został zrobiony. Jawne rejestry umów w instytucjach publicznych to wielki krok w walce z korupcją, w walce z niegospodarnością w wydawaniu pieniędzy publicznych. Bierzecie się też sami za siebie albo tak, bierzecie się sami za swoje? To jest tak, że na Prawie i Sprawiedliwości spoczywa odpowiedzialność za władzę w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość tworzy rząd i oczywiście nakładamy na siebie pewne obowiązki i będziemy je realizować. Budujemy nowy system związany z oświadczeniami majątkowymi. Będzie jedno oświadczenie majątkowe dla wszystkich, nie będzie kilkunastu wzorów. W jednej ustawie będą zebrane wszystkie przepisy dotyczące oświadczeń majątkowych właśnie w tej ustawie o jawności życia publicznego i zadbamy o to, żeby w zasadzie wszystkie oświadczenia oprócz funkcjonariuszy służb specjalnych i większości policjantów, żeby te oświadczenia były jawne. Ale chyba też nie wszystkich policjantów. Nie, nie wszystkich policjantów. Ja mówię, że część stanowisk policji będzie musiało wiązać się z obowiązkiem publikowania w internecie oświadczeń majątkowych, jak na przykład komendanci, wojewódcy czy główni. To jest oczywiste. Natomiast każdy w zasadzie urzędnik, każdy, kto będzie chciał objąć jakieś stanowisko urzędnicze, kierownicze w Polsce, musi się liczyć z tym, że będzie musiał zawiesić na stronie internetowej swoje oświadczenie majątkowe. A każdy, kto będzie chciał zostać prezesem spółki Skarbu Państwa, też będzie musiał liczyć się z tym. Spółki nawet samorządowej. Albo spółki samorządowej, a nawet spółki córki Skarbu Państwa, czyli spółki, która podlega jakiejś większej spółce Skarbu Państwa, która jest jej własnością, będzie musiał też przedstawić swoje oświadczenie majątkowe w internecie. Panie ministrze, dlaczego nie chcecie dać ludziom godnie zarabiać? No bo prezesom spółek poobcinaliście pieniądze. Ale jak wiadomo, prezes spółki nie żyje tylko z tej spółki, ale żyje też z paru innych spółeczek być może. Być może jeszcze z paru innych jeszcze. Bo uważamy, że wynagrodzenia w spółkach Skarbu Państwa są godne i nie trzeba brać dwóch albo trzech miejscach takich wynagrodzeń. Przypomnę, ustawa zakazuje członkom zarządów spółek Skarbu Państwa piastować innych stanowisk w spółkach. Jak to się czasami zdarzało, że prezes zarządu dużej spółki był członkiem zarządu mniejszej spółki, której ta duża spółka była właścicielem i brał dwie pensje. To jest niepożądane zjawisko. Nie widzimy takiej potrzeby.
nie będziemy obchodzić ograniczeń. Nie chcemy, żeby obchodzono w ten sposób ograniczenia wynagrodzeń Skarbu Państwa, ale umówmy się, wynagrodzenia w spółkach.